Seven Nation Army The White Stripes. Zagram w dwóch wersjach tą piosenkę. Pierwsza melodyczna. Tutaj właściwie wszystko jest dość prosto. Operujemy tutaj w obrębie drugiego i trzeciego progu na strunie drugiej i czwartej, piątej i trzeciej. Zaczynamy w ogóle od drugiego progu na strunie czwartej. Dwa. I pusta trzecia. Dwa. Zagram dowolno. Spróbujcie sobie to obawić. Później przejście na najgrubszej 8 razy 3 na trzecim progu. Później na piątym progu też 8 razy. Później z powrotem wracamy do tego pierwszego motywu. Całkiem spoko brzmi, jednak często jest grany inny motyw. Power chordy używamy na trzech strunach, na tych samych co prawda co wcześniej, czyli trzeciej, czwartej, piątej, tylko zaczynamy 7, 9, 9, 10, 12, 12, 7, 9, 9. Przechodzimy na najlepiej slajdem na 10, 12, 12 i później z powrotem szybko przechodzimy na 7, 9, 9 i 5, 7, 7 bo też szybko przechodzimy. I tak, jeszcze raz. 7, 9, 9, 10, 12, później 7, 9, 9, 5, 7, 7, 3, 5, 5 i 2, 4, 4. Czyli wszystko operujemy na tych trzech strunach. Czyli to jest nawet chyba prostsze niż to, że tu graliśmy pojedynczymi dźwiękami. To tutaj po prostu kładziemy power chord, standardową kwintę plus oktawa, po prostu się przesuwamy. Tam jest oczywiście wszystko to przejście, to jest 3, 5, 5 na tych samych strunach, 8 razy. I 5, 7, 7 też na tych samych strunach. Tak, to przejście właśnie fajnie też zagrać stłumieniem. Wszystko właśnie stłumieniem. Wyobraźmy sobie, że ręka jest z metalu, przetworniki są namagnesowane, bo to są magnesy. I po prostu ta ręka po każdym wydobyciu dźwięku ona wraca, żeby tłumić struny. I
tutaj, jeżeli mamy to przejście. Tylko że tutaj jeszcze chodzi o to, że fajnie byłoby czasem dopiąć sobie jeszcze dodatkową dźwiękę. Pustą dodatkową dźwiękę, dodatkowy dźwięk pustej struny. Ja akurat używam to na początku. To jest bardzo nieznacznie, tak się wybija, ale troszeczkę dodaje takiego jeszcze ciężaru. O, to jest dołu. Oczywiście możemy sobie zrobić tak, że gramy... To jest fajny utwór, bardzo, bardzo fajnie się go gra. Czyli po prostu, jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał jak najbardziej. Może też ktoś zostać patronem kanału. Jeszcze nie mam żadnego patrona na stronie patronite.pl. Tu jestem ja. Nie mam jeszcze nikogo, ale myślę, że może się ktoś znajdzie. Dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia, kochani. Następnych. Czym?